Choć program Praca dla więźnia funkcjonuje od 2016 roku, to niedawna nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego pozwoliła szerzej reagować na bieżące kryzysowe sytuacje, w których można zaangażować osadzonych. Mamy najwyższy w historii realizacji programu Praca dla więźniów, ale można powiedzieć najwyższy od dekad, wskaźnik pracujących więźniów. I dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że niemal każdy z osadzonych, który nadaje się do pracy, pracuje. Od niedawna 27 więźniów z zakładu karnego w Jastrzębiu-Zdroju pracuje w kopalni węgla kamiennego Ruch Jankowice w Rybniku. W związku z kryzysową sytuacją na rynku węglowym pomagają we wydobyciu surowca, ale także przy jego załadunku i dystrybucji. Ci osadzeni pracują nie tylko w kopalni, pracują w portach morskich. Codziennie ponad 6 tysięcy skazanych i ukaranych osób wychodzi na zewnątrz, pracując poza terenem zakładów karnych. I szanowni Państwo, współpracujemy, tak jak pan minister powiedział, z ponad tysiącami kontrahentów, ale na przykład codziennie do pracy wychodzą do lasów państwowych ponad 300 osadzonych, pracują w Poczcie Polskiej, pracują w firmie Wars. Praca w kopalni i innych zakładach to dla więźniów element resocjalizacji, który ma ich nauczyć odpowiedzialności. Poza tym w ten sposób zarabiają na swoje utrzymanie i mogą spłacać zobowiązania. Ci pracownicy są zatrudniani przez nas na umowę o pracę, czyli z wszelkimi obostrzeniami kodeksu pracy oraz naszego regulaminu wynagradzania. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną i gospodarczą, w której się teraz znajdujemy, bezpieczeństwo energetyczne Polski jest oparte na węglu. I każda para rąk do pracy w górnictwie jest potrzebna. Niewykluczone, że wkrótce kolejni skazani znajdą zatrudnienie w innych kopalniach.